Cześć, ja jestem Rewest, a to jest Tekken 7. No i zapraszam do oglądania kolejnej cutscenki. Mishimas were warriors hailing back as far as the Taira and Minamoto eras. With the advent of World War, they capitalized on the increased military demand. During my research, I came across two significant names. The first was Jinpachi Mishima. Head of the Mishima clan during the war, he abhorred needless conflict and reacted accordingly against the organization's military expansion. By resolving instead to devote his family's legacy solely to martial arts. However, all that changed when Heihachi wrested control of the family helm, proceeding to rename the organization the Mishima Zaibatsu. As its head, Heihachi secured its reputation as a world-leading military firm. Which brings us to the second name, Jin Kazama. Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Devil という存在を世に知らしめ、わしの正当性を主張するには、やはりジンは外せん。ジン・カザーマ。So che il suo demone interiore supera perfino quello di Kazuya. Un momento. Che fosse lui? Do you know something? Ci hanno riferito che un essere disumano è apparso in Estremo Oriente. Ningen to wa omoenu ka. Tashika ni yatsu wa etai no shirenu bakemono ja. So that means Jin is... Doko ni iyo to kamawan. とにかく何としてでも見つけ出し、ここに引っ立ててくるのじゃ。Everything looks clear. En route to the United Nations HQ.なぜ俺はこんなところに。Ciekawostka, Lars Aleksandersen jest też dostępna jako postać w Naruto Ultimate Ninja Storm 2 jako bonusowa postać i chyba w trójce też jest. Więc naprawdę fajnie to zrobili. Cyk.
No tak. Dobra, chwyt. O, ty gnoju. Gościu. Cyk, cyk. I teraz kolejny chwycik. Cyk. I leżysz. Cyk, cyk, leżysz. Cyk, cyk, leżysz. Cyk, cyk, leżysz. Jakie to proste jest. Ale easy. Dobra. Leżysz, kolejny, chcesz leżeć? Zatańczmy. Może w ten sposób. O, kopa mi dałeś, nice. Dobra, koniec zabawy. Pik. O. Cyk, cyk. Cyk, cyk. O, ładnie mnie podkopłeś. Cyk. Cyk. I zajebiście. Tyle? Nice. Easy. Is that Lars? Oh,奴もジンを狙っていたのか. Things just got a whole lot more complicated. すぐさま追跡部隊を向かわせます. No, there's no point. We'll have to stay one step ahead. Ma se l'essere disumano in Estremo Oriente non era Jean, chi era? O cosa era? I pojawił się Akuma. No ale dobra, to by było na tyle tego odcinka. Dzięki wam za oglądanie tego chapteru. Ja byłem Revest, a to był Tekken. Dajcie znać, jak wam się odcinek podobał. Wiem, że takie krótkie. Mam nadzieję, że wam się podobałem i nikt teraz mi nie powie, że czasu nie miał. Dzięki za oglądanie. No to co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!